czy nawet nie stówkę. Nie, jest chyba 105 czy 109 zł, coś takiego kosztowało. A myślałem, że te czapki są dużo droższe. Ale podoba mi się bardzo, więc chodzę. Czy waliłem Pewora z Pompa Teamu? Nie, przeniosłem go do Pompa Teamu. Mirage. Tak, bo Ciasko, jak wiecie, on jest tutaj najbardziej wpływową osobą w Pompa Team i w Pompa Team eSports. Ciasko jest właścicielem naszych sklepów, TeamSpeaka, no wszystkiego, nie? Ciasko jest tutaj biznesmen. I Ciasko postanowił, z racji tego, że pokłócił się z Peworem, że go wyrzuci z Pompa Team Black. No ale Pewor oczywiście, jak to Pewor przyszedł, błagał na kolanach, ale Ciasko był nieugięty, nie pozwolił mu wrócić. I specjalnie dla niego stworzył Pompa Team Mirage i tam Pewor może się jeszcze rozwijać jako e-sportowiec, ale już... on jest tą czarną ręką, tak, która go wyciągnęła z e-sportu i zabrała mu marzenia. Mokry, sportowy sen Pewora został zakończony przez Ciaska. Ciasko, dlaczego jesteś takim... taki bezwzględny? Dobra, Ciaski zapiął pasy, to zapiął. Ty też byś zapiął? Ja mam zapięte, nie widzisz? Czemu ty mnie sprzedajesz? Czemu ty nie możesz pomyśleć czasami? Ciebie trzeba sprzedać. Ja też bym ciebie sprzedał, ale nie mam drobny. No. Tutaj jesteśmy na statku.